Witam wszystkich, nazywam się Marcin Lijewski. Dziś wystąpię w roli, w jakiej mnie jeszcze nie widzieliście. Ja trzymam kciuki za chłopaków na boisku, a wy za mój telewizyjny reporterski debiut. Hallo Iker. Zuerst schön dich zu sehen. Ich muss auch sagen, Glückwunsch zum Pokalsieg in deutsche Bundesliga. Das war schön, das war sehr schön. Überraschend natürlich, aber schön. Meine Frage ist, wie gefällt dir Danzig und diese Ergo Arena? Aber ehrlich, super, super. Wir haben kommen gestern, wir haben Kugel Arena, war super, super Atmosphäre. Für mich, weißt du, heute ist mein 200. Spiel, so was besser für diese Leute, super kämpfen, das Team ist super, immer korrekt und für mich was ehrlich, ehrlich super. Przyszło nam się mierzyć dzisiaj z obecnymi mistrzami świata i drużyną, która na poprzednich mistrzostwach Europy zdobyła brązowy medal, czyli absolutny top światowy. Zaskoczyło mnie troszeczkę w tym meczu, że Hiszpanie grali ciut mniej agresywną obroną niż robią to zwykle. To ich 6-0 było takie troszeczkę bardziej defensywne i grali też w obronie zawodnicy, którzy chyba pierwszy raz w życiu mieli okazję grać w ogóle w obronie. Na usprawiedliwienie naszych zawodników, na usprawiedliwienie tej porażki muszę powiedzieć, że dzisiaj nie graliśmy w optymalnym zestawieniu. I widać, że chłopacy mają jeszcze w nogach ten taki mini okres przygotowawczy. Uważam, że po tych dwóch dniach świeżości, którą muszą dostać, żeby zagrać na najwyższym poziomie z Niemcami, będziemy mogli się pokusić o dobry wynik. A niestety, żeby wygrać eliminację z drużyną Niemiec, musimy tutaj w tej arenie wygrać i to możliwie jak najdłużej. To Robert Lewandowski między innymi wyszedł z taką propozycją, żeby przyjechać na mecz piłki ręcznej naszej reprezentacji. I oczywiście natychmiast postaraliśmy się, aby to wszystko było zorganizowane. Utrzymuję z niektórymi chłopakami kontakt i zawsze im będę kibicował, więc no jest to fajne. Lubię ten sport, też go trenowałem, też trenowałem. Jeśli można to wolę trenowaniem nazwać, ale bawiłem się, więc sprawiało mi to radość i zawsze będę trzymał za nich kciuk. Nie jestem mile zaskoczony, pierwszy raz jestem tutaj w tej arenie. A że lubię piłkę ręczną, to z miłą chęcią dzisiaj wybraliśmy się na ten mecz. Obieg jest super, myślę, że takie obiekty przynoszą nam kluby. Mój słynny trener w Niemczech mówi, że trzeba mieć jaja w spodniach i to trzeba zalecić chłopakom. Ja znam moich przyjaciół z reprezentacji i wiem, że te jaja w spodniach są. Musimy uważać na obronę. Przez pierwsze 10-15 minut to będzie taka troszeczkę rzeźnia, mówię w cudzysłowie oczywiście w naszym żargonie sportowym, to będzie taka rzeźnia w obronie. Ten okres trzeba będzie przetrwać, przez ten okres trzeba będzie grać możliwie jak najdłużej, jak najbardziej konsekwentnie, a później przy sporym udziale naszej wspaniałej gdańskiej publiczności ten mecz już będzie się toczył swoim tokiem i o wynik będę spokojny. Po bardzo dobrym, aczkolwiek przegranym meczu z Hiszpanią. Powiedz mi i naszym telewidzom, jakie są twoje odczucia po tym meczu? Dzień dobry Państwu. Odczucia po tym meczu. Szkoda, że ten mecz przegraliśmy przed własną publicznością. Myślę, że był to bardzo dobry sparring partner przed sobotnim meczem z Niemcami. Dobry materiał do analizy. Czyli samatycznie jak zwykle. Dziękuję Kamile. Powiedz mi jeszcze, czy rozmawialiście z trenerem w szatni, czy dopiero przyjdzie na to czas? No jeszcze nie, niestety nie dałeś mi dojść do szaty, także właśnie tam zmierzam, ale nie mogę dotrzeć. Okej, okay, ciebie nie będę pytał odnośnie wrażeń estetycznych w Trójmieście i w Ergo Arenie, bo wiem, że... Że Ergo Arena jest naszym domem. Ergo Arena super jest, oczywiście. No cóż, Kamil, dziękuję Ci za ten krótki czas poświęcony nam i życzę Tobie i reprezentacji Polski sukcesu w sobotę. Ja Tobie również. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, kocham Cię. Manolo, how do you feel here in Gdańsk? How do you see the arena and what can you tell me about the game today? Well, for me it's fantastic. Fantastic. Can play here in Poland, in special in Gdańsk. The next week in Płock is very good time for me. But about the match, but maybe we played without pressure.
in this case, but especially in the second half, our defense, our goalkeeper, very good. The result is an important because it's one friendly match. Okej, okay. Mój debiut w roli dziennikarza. Mam nadzieję, że nie było najgorzej. Podobnie jak towarzyski mecz z Hiszpanią, to już przeszłość, a teraz skupmy się na meczu z Niemcami. Ustaliliśmy z Michałem Jureckim to, co mamy zagrać w ataku. Cieszę się, że udało nam się to. Mogliśmy więcej takich akcji grać trochę wcześniej, za późno chyba na ten pomysł wpadliśmy. Staram się z reguły wyłączyć i z reguły nie słyszę dopingu, który się dzieje na trybunach, ale dzisiaj to było niemożliwe, bo to docierało ze wszystkich stron. Pierwsza połowa meczu, prowadzimy jedną bramką, ale to nic nie zmienia. Szanse oceniam tak jak do tej pory 50-50. O tyle czeka nas cięższe zadanie, bo gramy bez naszej publiczności. Wręcz przeciwnie, będziemy mieli na pewno gorącą atmosferę w Niemczech. Trzeba pojechać tam z głową do góry i zostawić wszystko, co się ma, bo tak naprawdę to jest ostatni mecz sezonu i przed nami urlopy. Chciałbym ten urlop spędzić z uśmiechem na ustach.